O! Okej, on zabrał nam boosta. Ale może nie potrzebujemy go? Nie! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj wracamy sobie do chyba lubianej przez was serii, czyli 1v1 losowymi autami. Ja już losuję pierwszy samochód i zgodnie tam z waszymi sugestiami nie będę zmieniał boosta, nie będę używał Bakes moda do zmieniania przedmiotów takich jak właśnie Gold Rush. No i rzeczy z dachu, antenek też również nie będę edytował. Pierwszy mecz Ronin GXT, ranga Grand Champion 3 Dywizja 2. Zobaczymy jak nam pójdzie. Pierwsze spotkanie, moje auto dziwne dźwięki pulsowania wydaje. FNM i Chubbly Orange, konsolowiec. Zobaczymy jak pójdzie. Okej, standardowo, żeby nic nie zepsuć, fake kickoff. I lecimy. Ale się dziwnie wolne auto wydaje. Nie wiem, czy to kwestia boosta, czy czego. Mam wrażenie, jakbym z 2 na godzinę jechał podczas boostowania. Nie ma efektu prędkości. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale na pewno nie dobry był mój challenge w tej sytuacji. Okej, mniejsza. Strasznie dziwne pierwsze wrażenie. Pierwszy raz mam takie odczucie, że jakbym miał mega wolny samochód, mimo że wiadomo, że każdy ma taką samą prędkość. Bo to jest chyba jakiś hitbox Batmobila w ogóle, tak zgaduję. Okej, złapę piłkę tutaj. Słabe 50, nie, beznadziejne. Rozpraszam jeszcze ten dźwięk boosta, jednak dodawanie sobie Gold Rusha to był duży plus w poprzednim odcinku, ale chcieliście, żebym nic nie edytował, to nic nie edytuję i strategicznie nie jadę na wznowienie. Zachwalałem tę metodę, to będę z niej korzystał. Dobra, trochę na farcie nie tracimy, chyba że tracimy jednak, tylko z opóźnieniem. Dobra, jednak nie, ale drażni mnie ta taka ślamazarność tego auta w odczuciu. Na filmie to się pewnie nie odczuwa zupełnie. Okej, on przestrzelił. Ja zmarnowałem za dużo boosta na to, żeby po prostu wylądować. Jak jesteśmy na pełnej speedzie, tak za dużo boostujemy, to taki dziwny dźwięk wydaje ten buścik. Strasznie dziwne, specyficzne. No i tracimy gola. Nie no, dobra, muszę mniejszą uwagę przywiązywać do auta, ale nie podoba mi się jest zupełnie. Dobra, uderzmy w ten sposób. On ma ciężką sytuację, weźmy mu boosta, weźmy też tego boosta. Nie challenge'uje na raz, gościu nie ma wyjścia zasadniczo. Ja sobie wybiję i mamy opena. Ale się tak odbiło, że nie mogę bezpośrednio uderzyć za bardzo. Natomiast zepsuję to i tak. 30 sposobów jak zepsuć opena, bajedek. Znaczy no nie opena, ale wiadomo o co chodzi. Drażni mnie to auto, nie używajcie go. W sensie nie auto, nie o tyle auto, co ten boost. Jest albo malo, albo ślad spod opon. Nie wiem co gorsze, ale strasznie mnie to prowokuje. On stosuje naszą taktykę niejeżdżenia na wznowienia. Także w ogóle śmiesznie wyszło. Ja sobie uderzę na poprzeczkę. On to znowu wywala. I tak w zasadzie oddałem mu inicjatywę. Dobra, fake. Za mocno wyjechałem, zaraz się stiltuję na maksa. Tak bardzo nie po naszej myśli jest to spotkanie. Dobra, zrobię fake kickoff, a zobaczymy czy on będzie jechał tym razem. Dobra, tak 2 na 10 pojechał, czyli tak samo jak ja. Nie dajmy się zniszczyć. Okej. Nie wierzę, totalnie nie mogę wyczuć prędkości tego auta. Ja jestem już na maksymalnym buście, a mam wrażenie, jakbym w ogóle nie jechał do przodu. Ale to jest drażniące. Zaraz oszaleję. Dajcie mi coś innego. Okej. Piękny challenge. Strzelamy opena. Dobra, 6 do 1 leci comeback. Ale mnie drażni to auto. Nigdy więcej nie użyję tego boosta. Jak mnie wylosuje, to wypierdzielać. Chociaż nie wylosuję mi go na stówę, bo jest tyle boostów w grze, tyle mam boostów ekwipunku. Żeby zjeść, żeby mi drugi raz ten sam dało, ale jest tak drażniące to. Jeszcze ten taki efekt spod kół. Dobra, 6 do 2, nie narzekam. Gramy, gramy, rozjeżdżamy przeciwnika. On znowu nie jedzie, dobra. Wysoka piła. Ja z tego mogę, o, wywalił się, uderzyć. Natomiast wyczucie moje tego auta jest zerowe. Jakieś duchy są jak boostuję szybciej. Nie, nie wierzę, dlaczego się namówiłem na to, żeby nie używać boosta. Jak tu jadę szybko, to jakieś dźwięki duchów mam. Prawda, mam nadzieję, że w montażu to będzie podkreślone. To jest tak tiltujące. Dobra, chyba zdążę. Natomiast nie tak powinienem wykorzystywać to, że on nie jedzie do wznowienia. Czyli stosuję moją taktykę, jakby nie patrzeć. Ale na pewno pozytywem tego auta są fliki. Ale to tak jak czuję. Wydaje mi się, że jest to do minus... Co? Że jest to hitbox Batmobila. No i to już jest naturalne, że ma dobre fliki. Nie trafiłem w nic. Zbiorę sobie przyspieszenie. Cofnę się do bramy. Zniszczę go? Nie zniszczę, ale i tak nie jest źle. On po to leci. Ja sobie kopnę jak głupek, oddam mu piłę. On odda mi.
i strzelam na 4 do 7? Dokładnie, nadrabiamy, jeszcze to spotkanie nie jest przegrane. Natomiast denerwuje mnie strasznie to autko. Okej, okay, standardowo nie pojechał, my sobie zbierzemy przyspieszenie. On wjechał do bramki, co jest z jego strony błędem. My dzięki temu mamy straszną przewagę wszystkiego tak naprawdę i strzelamy piątą bramkę. Ten mecz jest no jak najbardziej do wygrania, tak jak wspomniałem. Tam chyba było 6-0 w pewnym momencie, natomiast na jedynkach to nie robi aż tak dużego znaczenia. To znaczy wiadomo, jest to ogromna strata, ale nie warto się poddawać, bo często takie wyniki się da skambekować. To nie leci w bramkę, musimy to wykorzystać. Ja sobie wykopię, zdemujemy go. Nie uda mi się go zdemować, ale przynajmniej postraszymy sromotnie. On powinien... O kurde, nie lubię tego. Dokładnie, wyszło mu, powinienem już zraszować, ale jakoś tak zaufałem, że się wywali. Jednak tak się nie stało, niestety, dobry gracz. Dobra, przyjmijmy w końcu piłę, fliczek za szybko wykonany i w słupek, idealnie. On jeszcze zaryzykował, że to nie wejdzie, na czuja. Albo ma taką miarę foku. Dobra, gin. Nasze księżniczkowe auto. Fliknę. Znowu to obronił. I strzela nam kontratak. Najgorzej. Ale mi te księżniczkowe dźwięki doprowadzą zaraz. Do szału. Jakbym, nie wiem, księżniczką jeździł. Kurde, ale mnie denerwuje to auto. Okej, okay, uderzę jeszcze po długim słupku, żeby był śmieszny wynik na koniec i poddam to spotkanie. Nie, z wielką chęcią zmienię to auto, naprawdę. Tak mnie drażnił, nie o tyle samochód, bo hitbox ma w miarę przyzwoity na jedynki, co ten beznadziejny dźwięk i takie wrażenie. Dobra, narzekałem i teraz mam auto, coś takiego z boją na dachu. Ojeju, mam nadzieję, że będzie przynajmniej brzmiało lepiej. No dobra, drugie spotkanie, znowu gramy na konsolowca. Korzystając z tego, że jeszcze się nie zaczęło, czy tam dopiero się zaczyna, chciałbym was poprosić o zostawienie subskrypcji, jeżeli ktoś takowej nie ma, jeżeli komuś to jest obojętne i tak dalej, albo zapomniał, ponieważ troszeczkę się zatrzymały, nie powiem, że nie. Tutaj znowu za dużo czasu mu dałem, powinienem od razu odjechać. Już widzę, że to auto nie brzmi źle, może nie wygląda zbyt fajnie ten taki boost spod tyłka. W sensie co? Po prostu przyspieszenie nasze nie wygląda jakoś super zachęcająco, ale przynajmniej dla mnie jest ważny dźwięk mega w tej grze. Jak auto brzmi, jak boost brzmi, a tutaj przynajmniej nie ma tak dramatycznych rzeczy pod tym kątem. Na wizualiach nie muszę się tak skupiać. I tracimy gola, bo zagadałem się standardowo. Dobra, nie jadę na wznowienie. On nam oddał piłę także elegancko i nas zniszczył. Niestety ogromnie na duży mózg, czy tam ja się dałem ograć po prostu niekoniecznie na duży mózg. Nie, na pamięć chciałem boosta zebrać i totalnie nawet chyba nie byłem blisko, bo nie obiło mi się oczy, zobaczę zresztą. No jeździłem trochę za blisko, nie w miejscu, gdzie by boost chciałem go zebrać, tu head edek. Okej, okay, wywalił się na całe szczęście. W sumie w bardzo dziwny sposób, bo nie zauważyłem nawet co on robił, chyba myślał, że będziemy flikowali, ale na szczęście tego nie zrobiłem. Oj, ładnie uderzył pod poprzeczkę. Za dużo miejsca mu zostawiam. Okej. Okay. Powinniśmy lepiej rozegrać, ale... Kurde, jednak troszeczkę auto ma wpływ na to, jak się gra, bo... Czy to przy przyjęciach, jak widzicie, czy to przy uderzeniach, flikach... Nie mam wyczu tego samochodu do końca. I tej takiej pewności siebie brakuje, to też jest bardzo ważne, że jak gracie swoim ulubionym autem, to jesteście pewniejsi siebie. Dobra, fliknę. I zadziałało, na szczęście się wylał lekko. Nie wierzę, cały czas mu zostawiam tyle miejsca, że może zrobić co chce, a na nic nie reaguje. Masakra. Okej, przynajmniej wznowienie zadziałało. A przebijmy go. Myślałem, żeby mocno uderzyć i może to by było lepszym rozwiązaniem. No zdecydowanie byłoby lepszym rozwiązaniem w momencie, kiedy nie czuję flików autem, ale i tak zdobywamy bramkę, podbiliśmy ładnie nad nim. Oj, muszę się rozgrzać. Raszujmy. Nie trafiłem w bramę, nie mam pojęcia jaki to ma hitbox, ale mnie to drażni. Tutaj też chyba do minus to jest, tak mam wrażenie. Ale też nie musi być super odwzorowany. Podjeżdżamy na pełnej. On... Jeszcze ma hita i dobrze to uderzył, niestety. Oczywiście, że to obroniłem, ale i tak mamy przez to słabą sytuację i randomowe 50 w jego bramkę. Nie ma nic pozytywniejszego w tej gierce, jak lecicie na pałę i nawet nie musicie tego dobijać, bo leci bezpośrednio w bramkę przeciwnika. To chyba najlepsza rzecz w tej grze.
I znowu nam oddał piłę na kickoffie, jak nie polecieliśmy. Kopnę w ten sposób, on musi bronić, my możemy w tym czasie zainkasować przyspieszenie. Kopnę sobie znowu tak, tutaj niestety nie dał się fejknąć. Jakbym to uderzył, jakbym nie fejkował, to by stracił bramę, ale wyczuł nas skubaniec. O, o, dobra. Zbierzmy tego boosta, nie dajmy się zniszczyć. Idealnie. Zniszczmy go, idealnie. I mamy tak niskie auto, że ta piłka po mnie przeleci. Najgorzej. Ciekaw jestem, czy kiedyś dostaniemy albo Fenka, albo Octane'a, albo Dominusa, albo jakieś inne auto, które jest popularne, którym bym chętnie sobie zagrał tak sam, o. Albo chociażby jakieś takie auto, wiadomo, z tych takich, co już kiedyś odkryliśmy, że się w nimi przyjemnie gra. I nie obronię tego. Masakra. No i ta tęka mi dygocząca na tyłu auta. O, na szczęście się nie spodziewał, że zraszuje. W ogóle strasznie dziwny jest efekt tego śladu spod opon. Takie wielkie jakby, nie wiem nawet jak to określić. Ale widzicie, dobra, chyba muszę zaprzestać robić wolne wznowienie i powrócić do nierobienia ich wcale. Bo ta metoda trochę nie działa aktualnie. Okej, boosta zrespiło. On wykopał. My to powinniśmy obronić, dokładnie. I szybka kontra. Zniszczmy go, idealnie. Idealnie, jedna sekunda do koniec, 7 do 6 dla nas, ale pięknie. Doskonale, że się nie spodziewał, że go zniszczymy, teraz oczywiście już pojadę do wznowienia, bo jedna sekunda to nie ma co się tutaj bawić, tylko zagrać jakkolwiek, żeby piłka nie przeszła. Wygrywamy, jest świetnie. No i ostatnie spotkanie na dzisiaj, zobaczymy, czy będziemy mieli bilans dodatni, czy też ujemny. Na razie jestem zadowolony, że udało się cokolwiek wygrać. Trochę nerwów było, nie ukrywam, ale no cóż, takie chyba odcinki lubicie mimo wszystko. Okej, albo gramy rewanż, albo go nie wczyta, bo na razie ma zarezerwowane, zobaczymy. No jednak go nie wczytało. Ty, co ja robię? Jak dobrze, że go nie wczytało, bo ja przecież auta nie zmieniłem, jestem tu headem. Ale fart, w ogóle jaki zbieg okoliczności, los nam dał drugą szansę na nie być się bałwanem. Zapomniałem całkowicie o zmianie samochodu i trafiliśmy... Tyranno. Ciekawe, czy to jest dokładnie to samo auto, co przed chwilą, tylko inne malowanie? Czy to serio takie coś sobie robi? Czekajcie, bo teraz już zgłupiałem. Nie no, to chyba jak trafiliśmy takie samo auto, to wylosuję jeszcze raz. Ale ładnie wygląda, w sensie tak, zważywszy na to, jak wyglądały inne auta, złoty kolor przynajmniej, białe malowanie. Nie chcę przerywać nagrania i zobaczyć, czy mamy to samo, ale wylosuję jeszcze raz, bo wydaje mi się, że to ten sam samochód. I trafiliśmy Artemis GXT, który już kiedyś był na odcinku, gdzie nie grałem chyba losowymi autami, tylko tak po prostu sobie go wybrałem. Ale z tego co pamiętam, wtedy mi się nim grało bardzo przyjemnie. Zobaczymy, jakiego będzie miał boosta i tak dalej. Wiadomo, wygląda paskudnie, nie ma co się tutaj oszukiwać, ale z tego co kojarzę, grało mi się nim dobrze. Kolejny przeciwnik, tym razem Diderszn, nie konsolowiec. O mamo! O mamo, w sensie, jakbyście się zastanowili, to ja komentuję boosta tego samochodu, ale ma wyjątkowo dopasowane pod ślad spod opon. Natomiast jeszcze on tak zwalił flika, ja tego nie obroniłem, bo myślałem, że nie zwali. Naprawdę to auto to jest esencja dobierania randomowego. Bardziej randomowo złożonego auta, właśnie nie tak bardzo randomowego, ale paskudne. To auto jest paskudne moim zdaniem, ale dobra, mniejsza z tym, zobaczymy jak się będzie nim grało. Ten dźwięk nie jest tak okropny, jakby się mogło wydawać, aż tak nie wali po uszach. Nie ma też wrażenia slow-mo, więc jest gituwa. Auto, jak wiemy, już kiedyś sprawdzone było. Liczę, jak wykonajmy, nie był idealny, ale to jeszcze wszystko do wyczucia. On huknął, niestety musimy polecieć w górę. Oj, myślałem, że go zniszczymy. Nie udało się, chociaż dobrze, że nas tak bumpnął w stronę piłki z bramką. A ja tak mu oddałem opena, ale to było idiotyczne, skusiłem się na przyspieszenie i oddałem mu bramkę za friko. Nie spodziewałem się, że będzie tak pazernie jechał na piłę dalej, jak widział, że mamy taką przewagę, ale jednak widać, ma doświadczenie, że tutaj są bałwany, takie jak ja. Nie umiem flikować jednak. Jestem tak przyzwyczajony ostatnio do Fenka, że innym autem mi zupełnie nic nie siedzi. I teraz jeszcze tracimy bramkę po... Tak naprawdę to była bardzo łatwa interwencja do zrobienia, ale ja tak całkowicie zwożywiłem. Nie pojadę sobie do wznowienia. Nie wiem, czy to pierwsze auto było hitboxem do minusa. To jak wiemy, bo już sprawdzałem kiedyś, na pewno jest. W sensie do minusa, Batmobila. Chodzi mi o Batmobila w tym momencie. Dobra, strzelmy gola. Przyjemne jest to auto do grania. Tak jak już kiedyś wspominałem, natomiast nie mam go wyczutego. Okej, wznowienie wygrane.
za mocny fliczek. To jest to, co kiedyś już odkryłem w tym samochodzie. To są te fliki hitboxu Batmobila. Okej, okay, daliśmy się zniszczyć, ale przynajmniej obrobione. Obrobione? Obronione. Teraz polecimy na raz. Mamy dużo czasu. Piłka się odbiła bardzo fajnie i 3 do 3. Kolejne wznowienie, a pojadę tym razem do wolnego. Niech stracę. Może wyjdzie, może nie. Dobra, nie zadziałało zbyt dobrze, ale gola nie stracimy. Mamy przyspieszenie, ja jestem zadowolony. I teraz polećmy na raz. To była głupia decyzja, się okazało, no i tracimy gola. Jednak nie powinienem tam lecieć. To znaczy nie powinienem, jakbym to uderzył do góry, mocno do góry, to by była to nie tak zła decyzja, natomiast przez to, że tak mówię, nie mam wyczutego hitboxa, to się skończyło podaniem do niego i wystawieniem na opena. Okej. O, był jakiś tam lag mały, natomiast strzelamy na 4 do 4. Wyrównane spotkanie na ten moment, to się ceni. O, strasznie słabego half-flipa zrobiłem. Ale ostatecznie żyjemy. Fliczek też bardzo niewyczuty. Proszę. Zdążyłem przed nim. Niestety nie w bramkę. On się teraz przestraszył, bo wcześniej na raz lecieliśmy, ja się wylałem, ale żyjemy. O! Okej, okay, on zabrał nam boosta. Ale może nie potrzebujemy go? Nie! Tak! Zobaczcie to, podskoczyłem, żeby musiał podskoczyć, żeby nas zniszczyć i zobaczcie, co tu się wydarzyło. Zniszczył nas, ale przez to, że musiał podskoczyć, żeby nas zniszczyć, władował samobuja. Ale cudownie, jeszcze takiego bliskiego. Nic nie smakuje lepiej niż właśnie taka bramka. A teraz nie jedziemy na wznowienie, żeby go dołożyć. I walnijmy. Nie, nie mam wyczutego. Ah. Proszę, nie, najgorzej, ale to plackowe uderzenie robię. Tak bardzo nie mam, ale to było beznadziejne, najgorzej, ale mnie to boli. Dobra, wywalimy trochę piłeczki. Dajemy się zbampować 30 razy, ale tilt mnie mały łapie. Muszę, pewnie to już słyszycie po głosie, ale mały tilt nie łapie. Okej, obronione. Powinniśmy to strzelić, ale placek. Zniszcz się. Nie dało rady ani jedno, ani drugie, ale mnie to drażni, że nie mogę wyczuć uderzeń. O, na szczęście tego nie trzeba wyczuwać, w sensie no, trzeba wyczuć przeciwnika, ale nie trzeba mieć wprawy z autem. Czosno małego fejka. Strzelmy to jak burnejka. Na stejka. I uderzył po nas, w sensie nawet nie uderzył, zostawię piłkę pod nami. Okej, okay. Nie wiem czemu czułem, że on nie jedzie na wznowienie, że będzie fejkował i chciałem podbić piłkę nad nim, skończyło się to tragicznie. O, proszę, opadnij. Mało kto tak krzyczy, ale ja tak krzyczę, nie opada. Dobra, spanikował i mamy jeszcze szansę cały czas wygrać to spotkanie. Ale na dłuższą metę, na krótko, powiem wam, że nie jest zły dźwięk tego silnika i boosta, ale on jest trochę głośny w porównaniu z Gold Rushem, którego zwykle używam. Już mnie zaczyna drażnić. Tutaj fake. Tutaj podbitka. Tutaj zagrywa piłkę, także mamy boosta. Tutaj se przyjmujemy. Dajemy się bampować i tracimy na 8-7, przegrywamy. Dobra, nie wiem jak skomentować ten odcinek. Moim zdaniem nie zagraliśmy tragicznie. Ja się trochę potiltowałem dzisiaj, muszę to przyznać. Nie grało mi się za dobrze tymi samochodami, no ale cóż. W sensie inaczej, samochody jako tako, wszystkie trzy były całkiem grywalne. Nie mam ich oczywiście wyczutych przez to takie fliki i inne podstawowe rzeczy, typu mocne uderzenie, nie były tak bardzo precyzyjne. No dobra, nie były w ogóle precyzyjne, tak jakbym grał zwyczajnie fankiem. Natomiast wszystkie, myślę, są trzy do ogrania, jeżeli komuś się podobają wizualnie. Ale na pewno wywaliłbym w szczególności te boosty beznadziejne. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak to denerwuje. Jak bardzo, jak ktoś się już przyzwyczai do grania z normalnym boostem, chociażby standardowym. Nie, nazywa się on standardowy? A dobra, bo a nie napisałem. Taki zwykły boost, nawet nie wiecie, o ile jest przyjemniejszy dla ucha. Tak samo dźwięk silnika. To wam pomoże tylko, nie będzie was wnerwiało. Chyba, że ktoś totalnie ma w to wywalone. Ale ja jak się skupiam, to mnie chyba najbardziej denerwuje w tych samochodach z dzisiejszego odcinka, ale tak jako tako, myślę, że wszystkie trzy były całkiem grywalne. Wygraliśmy jedno na trzy spotkania, ale tam w każdym w miarę powalczyliśmy. No, w tym pierwszym była trochę większa przegrana, ale powiedzmy, że nie było źle. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze odcinki z tej serii, czy już sobie dajemy spokój. Zapraszam was oczywiście do zostawienia lajkacza i bez przedłużania, elo elo.